Uszanowanko klockowe świry, z racji tego, że panuje październik, czyli ulubiony miesiąc każdej jesieniary oraz spuktober, no to trzeba coś nagrać w związku z tym. Tak więc dzisiaj mam dla was minifigureczkę z 14 serii LEGO Minifigures poświęconej właśnie potworom i innym stworom. Tak więc już zaczynajmy. Tak więc najpierw przyjrzyjmy się spisowi tych wszystkich minifigureczek. Z tyłu mamy kod zniżkowy do McDonalda na 2 2 for you w cenie 2 2 for you. Również mamy tutaj instrukcję budowy poszczególnych figureczek. No i w skład 14 serii wchodził wilkołak, zombie pirat, szczelny naukowiec, sprzątaczka z podstawówki, jakiś taki potwór roślinny, ale tak nie do końca, jakaś taka duża mucha i ja jej bardzo nie lubię, bo od kiedy LEGO wprowadziło ten element kupy psiej, to ta figurka zyskała dodatkowe nowe drugie życie na Instagramie. Ja polecam. Zjawa, którą również recenzowałem. Zombie cheerleaderka, którą możecie kojarzyć z mockiem. Mamy tutaj panią przebraną za tygrysa, gargulca, gościa przebranego za szkieleta, Frankensteina, zombie biznesmena, to jest takie moje małe marzenie. Wiecie, taką maszkarę z GTA 5, w GTA Tajemnicy Ciekawostki ja oglądałem, że jak się tam pojedzie na to takie wzgórze o którejś godzinie, no to ona się tam pojawia. Taki fajny smaczek dla wszelakich nerdów oraz geeków. Figurka zwana kwadratową stopą, czyli najgorszy żart LEGO od czasów nieszczęsnego LEGO Jackson. No i mamy tą panią, co się ubiera w pajęczynę. No tani, łatwy do zdobycia materiał. Szanuje się takie eko po prostu branko. A teraz minifigureczka. Tak więc ta figurka to jest takie trochę przekleństwo, jak i też i dar od LEGO. No zobaczcie sami, jest ona po prostu genialna. Ma tak szczegółowe nadruczki z przodu torsiku, jakiś pas, jakieś podszycie, jakiś materiał, jeszcze na to wszystko płaszcz kapitana, gdzieniegdzie dziury spowodowane upływem czasu i gnijącym ciałem. Zarówno również i ta główka ma przecudny nadruczek z przodu, jakiś tam lekki zarost, jak i też cały ten element w kolorze szarym wygląda bardzo ładnie. Jeszcze takie dodatki jak właśnie ta noga pirata lub po prostu hak zamiast dłoni, no to wszystko jest po prostu cudne. I też nieco zmieniony wiecie o co chodzi, ta trupia czaszka na kapeluszu pirata. No wygląda to po prostu cudnie. No trochę ta za duża szabla, ta maczeta trochę tu nie pasuje. Osobiście wolałbym już lekko przemienioną szablę, tą, którą użyli potem w LEGO Ninjago. Natomiast wszystko to jest po prostu genialne. Jednak co zrobić z takim zombie piratem? Ani on się nie wpasowuje zbytnio w tematykę zombich, no bo mamy cheerleaderkę, mamy jakiegoś skateboardzistę, mamy również na przykład właśnie zombie ubranych w garnitury, którzy zostali pochowani tak w LEGO Monster Fighters. A tutaj niezbyt tak wcisnąć tego pirata, ani do serii Pirates, bo tam bardziej jakieś kościotrupy się nadają do nieumarłych piratów, ani właśnie do ogólnej tematyki zombie w LEGO. Już bym wolał na przykład zombie szefa kuchni z takim tasakiem. No, myślę, że to już wyglądałoby po prostu cudownie. Figurka jest po prostu genialna, jednak zbytnio nie mam pomysłu co z nią zrobić. Tak więc słowem podsumowania. Minifigurka z serii kolekcjonerskiej jest to po prostu coś cudownego. Moim zdaniem seria 14 jest to seria, na którą LEGO miało najlepszy pomysł dotychczas.
Świetna tematyka tych wszystkich różnych stworów, potworów, którą można na przykład co parę lat również odnawiać, dodając nowe jakieś stwory, ponieważ tego nigdy nie zabraknie tak naprawdę. Jednak tylko nie rozumiem, dlaczego zombie pilot, dlaczego nie zombie na przykład nauczyciel lub kucharz lub ktokolwiek inny. Jasne wiem, że na przykład w samych komiksach istnieją alternatywne światy, w których właśnie cały świat jest pełen zombie, natomiast no jakoś niezbyt mi to pasuje, to połączenie piratów, jak i też zombie. Jeżeli ktoś na przykład miałby zombie biznesmena i chciałby się wymienić, to pisz śmiało. Moim zdaniem wtedy ja będę zadowolony, jeżeli ty będziesz zadowolony z zombie pirata, to tym bardziej lepiej dla nas obojga. Ale jeżeli nikt się nie znajdzie chętny na taką figureczkę, no to będę stawiać je gdzieś tam bardzo chętnie również. Tak więc to było na tyle. Trzymajcie się, na razie.